Dziękuję serdecznie za tą zapowiedź. Proszę Państwa, jestem psychologiem. Na co dzień pracuję z dziećmi i młodzieżą w gimnazjum, liceum, w gabinecie prywatnym i w szkole podstawowej. Skąd tak naprawdę u mnie ten temat? Otóż 5 lat temu miałam okazję, żeby przez jeden semestr studiować psychologię w Szwecji. Tam miałam też okazję przede wszystkim obserwować społeczeństwo szwedzkie. Co zwracało moją uwagę? Mężczyźni. Mężczyźni, którzy mieli dopasowaną lamówkę kołnierzyka do koloru sznurówki albo skarpetki, którą noszą. Niestety, kiedy zbliżał się termin sporządzania tematów prac magisterskich, sznurówka i lamówka okazały się tematami zbyt mało akademickimi, żeby można je było rozważać. Na szczęście przyszedł mi z pomocą znany profesor Zimbardo, który w 2012 roku wydał opracowanie, które nazywa się The Demise of Guys. W Polsce książka ta została wydana w 2015 roku i polscy tłumacze oszczędzili nam pewnej katastrofizacji tytułu angielskiego, ponieważ nazwali ją Gdzie ci mężczyźni? Przypomnijmy, że z angielskiego the demise oznacza tyle co upadek albo śmierć. Dlatego w znaczeniu roboczym, gdybyśmy chcieli przetłumaczyć ten tytuł, brzmiałby on bardzo katastroficznie, ponieważ brzmiałby on mniej więcej śmierć mężczyzn albo śmierć facetów. Dlaczego profesor Zimbardo mówi, że faceci umarli dzisiaj na świecie? Przede wszystkim odnosi się do opracowań McGanigal z Uniwersytetu w Palo Alto, która mówi, że przeciętny mężczyzna, gracz, spędzi do 21 roku życia, mówimy o Stanach Zjednoczonych, na graniu 10 tysięcy godzin. Badacze przeliczyli, że jest to mniej więcej tyle samo, co zajmuje obrona licencjatu z dowolnie wybranej dziedziny sztuki, kultury, nauki. Drugą rzeczą, która zatrzymuje młodych chłopców w ich własnych pokojach, jest pornografia, która jest dzisiaj ogromnym problemem. Co robią w tym samym czasie ich koleżanki, tych samych mężczyzn, którzy siedzą w pokojach i swoich czterech kątach? One wychodzą i one wchodzą w kariery akademickie, kształcą się i są od nich lepsze w wielu dziedzinach, również związkowych, relacjach itd. W związku z tym, jaka jest kondycja współczesnego mężczyzny? Umarli ci mężczyźni czy nie? Bo tytuł Zimbardo brzmi mniej więcej jak upadek imperium. Szanowni Państwo, z moją panią promotor, profesor Poraj, ukułyśmy taki temat: psychospołeczna dojrzałość mężczyzn do pełnienia ról społecznych. Przebadałyśmy grupę między 22 a 30 rokiem życia. Jak zmierzyć lub zważyć tą dojrzałość, którą mamy w tytule? Tak naprawdę sam ten konstrukt dojrzałości jest bardzo trudny do zmierzenia i zważenia, bo jaką linijkę tu wziąć albo jaką wagę znaleźć, żeby to zmierzyć lub zważyć? Otóż okazało się, że tym tematem zajmował się już ktoś, kto nazywa się Arnett. Jest to profesor amerykański. Arnett opracował 6 sfer, w których możemy mówić o dojrzałości. Natomiast badacze z Gandawy z Belgii zaadaptowali te 6 wymiarów na kwestionariusz, który ja przetłumaczyłam i nim zbadałam moją grupę do badań. I teraz tak. Szanowni Państwo, możecie wszyscy sprawdzić, czy według teorii amerykańskiego profesora jesteście dojrzali. Prześledźmy te 6 obszarów. Pierwszy to niezależność. Od kogo człowiek dorosły jest niezależny? Przede wszystkim od swoich rodziców. Jak niezależny emocjonalnie? To znaczy, z relacji hierarchicznych powinniśmy z rodzicami przejść do relacji symetrycznych. Najlepiej wyprowadzić się z domu i być od nich niezależni finansowo. Kolejną sferą jest współzależność. W takim razie od kogo mamy być współzależni? Od kogoś, z kim wchodzimy w długotrwały związek, czyli opiekujemy się nim, bierzemy za niego odpowiedzialność. Możemy tutaj też mówić o kontroli emocji i o tym, że ten człowiek jest naszym jedynym partnerem seksualnym. Kolejną zmienną jest biologia. Ta sfera jest tak naprawdę intuicyjnie najlepiej wyczuwalna, bo jakie to są zmiany? Już nie rosnę, mogę mieć dzieci. Co ciekawe, badacze wrzucili do tego samego worka pierwszy seks i prawo jazdy. Kolejną sferą jest zmiana ról. Kim się stajemy? Przede wszystkim pełnoetatowym pracownikiem, który nie ucieka z firmy, ale chce w danym miejscu swój etat dalej rozwijać i na tą pracę się decyduje. Przechodzimy do roli małżonka, ojca, wychowawcy potomstwa. Wypełnianie norm. Ciekawa kategoria, do której za chwilę wrócimy. Chodzi tutaj o nie popełnianie czynów, które moglibyśmy nazwać wandalizmem. Przede wszystkim chodzi o nieużywanie języka wulgarności do obrażania i profanacji wartości. Nie upijanie się, brak jazdy po pijanemu i nie zażywanie narkotyków. Rodzina. Czy mogę utrzymać rodzinę? Czy jestem w stanie utrzymać dom? Finansowo, ale też emocjonalnie. Czy jestem w stanie opiekować się dziećmi, zabezpieczyć ich byt? Szanowni Państwo, co wyszło z badania? Otóż, proszę zagrać w bingo i postawić na jedną kategorię, w których mężczyźni różnili się od kobiet. Było to wypełnianie norm. Co ciekawe, taki sam wynik uzyskali badacze belgijscy, ci, od których ja zaadaptowałam kwestionariusz. Prawdopodobnie niewypełnianie norm, proszę Państwa, jest związane częściowo z zinternalizowanym obrazem mężczyzny, który mamy w kulturze, który zachowuje się jak mężczyzna macho, mężczyzna czołg, który taranuje wszystkie zasady i wszystkie relacje w swoim życiu. I dlatego jest męski. Za profesorem Zimbardo powtórzmy, że młode kobiety twierdzą, że wyprzedzają młodych mężczyzn w bardzo wielu dziedzinach. W związku z tym, w jakich dziedzinach one tych mężczyzn wyprzedzają? Może zmienną, która tutaj jest nam potrzebna, jest wiek. Tak też zrobiłam. Kiedy do badań włożyliśmy zmienną, którą był wiek, okazało się, że wszystkie te sfery razem z wiekiem około lat 30 mężczyźni zaczynają wypełniać. Co się dzieje w tym samym czasie z kobietami, proszę Państwa? Kobiety doznają w pewnym sensie przyspieszenia. O co w tym chodzi? Młode kobiety referują, że one wszystkie te role i we wszystkie te sfery wchodzą szybciej niż mężczyźni. To znaczy mają subiektywne poczucie, że mężczyźni młodzi za nimi nie nadążają. W takim razie, skoro mężczyźni dopiero około 30 wchodzą w każdy z tych obszarów, to w co angażują się najpierw? Do tego posłużył mi kwestionariusz, który zabrałam od pani profesor Brzezińskiej na temat poczucia punktualności zdarzeń życiowych. Co z tego kwestionariusza wynika? Otóż to, że mężczyźni inwestują najpierw w obszar, który nazwalibyśmy nauką i pracą. W co inwestują najpierw kobiety? W związki z ludźmi i rodziną. Wydaje mi się, że jakiś czas temu badanie to nie byłoby naprawdę całkiem odkrywcze. Intuicyjnie wyczuwamy, że tak po prostu jest. Dlaczego dla mężczyzn nauka i praca są takie ważne? Prawdopodobnie przede wszystkim dlatego, że są związane z pokazywaniem swojego terytorium i z pokazywaniem pewnej hierarchii. Wróćmy myślą do zabaw dziecięcych, o których była już dzisiaj mowa. 65% zabaw małych chłopców polega na współzawodnictwie, a tylko 35% zabaw dziewczynek polega na tym samym, jak przywołują badacze. Jeżeli młodego chłopca zabierzemy do dziewcząt i powiemy mu, żeby się z nimi bawił, on zapyta, kto w tej zabawie wygrywa. Prawdopodobnie nikt, bo dziewczynki bawią się w dom albo w sklep. Skoro nikt nie wygrywa, to po co w to grać? W pracy mamy konkretne reguły. Jeżeli zrobisz to lub tamto, prawdopodobnie dostaniesz awans. W rodzinie nie ma jasnych reguł, które powiedziałyby, wtedy i wtedy jesteś dobrym ojcem, jeżeli zdobędziesz tyle, a tyle punktów. Tendencja, Szanowni Państwo, tak naprawdę jest dobra, zauważmy to, bo jeżeli po jednej stronie na łódce usiądzie żona, a po drugiej stronie łódki usiądzie mąż i będą wiosłować, to ta łódka będzie płynęła do przodu. Natomiast jeżeli każde z nich usiądzie tylko i wyłącznie po jednej stronie, to ta łódka zacznie kręcić się w kółko i nigdzie nie dopłyną. Więc sama tendencja jest dobra. Natomiast kobiety ciągle mówią o tym, że mężczyźni nie nadążają za nimi w tej sferze relacji. Co jest w takim razie katalizatorem tych zmian? Co sprawia, że w te wszystkie sfery wchodzimy szybciej? Profesor Arnett mówi, że jest to wyprowadzka. Za profesorem Zimbardo powtórzmy, że 25% mężczyzn w stosunku do kobiet wyprowadza się z domów później. W Europie, proszę Państwa, jak przeanalizujemy tę tendencję, to najlepsi są Włosi. Oni tak kochają kuchnię swoich mam, że do 30 roku życia mężczyźni zostają w domach. Jeżeli chodzi o kobiety, one wychodzą z domów we Włoszech po 27 roku życia. Tak naprawdę moglibyśmy określić to, w co dziś wpadamy, jako rozwojową dziurę. Dlaczego tak jest? Dlaczego młodzi dorośli wpadają w coś takiego? Kiedy otworzycie Państwo podręcznik do psychologii społecznej albo do psychologii rozwojowej, znajdziecie tam teorię Eriksona, w której mówi on o tym, że tożsamość, taki konstrukt powinniśmy zdobyć mniej więcej do 22 roku życia. To znaczy, że powinniście Państwo odbyć wycieczkę po wszystkich kółkach zainteresowań, jakie tylko są dostępne, czyli kółko teatralne, filmowe, oaza, nieoaza, jakaś nawet subkultura. Wszystko to powinniśmy zaliczyć do 22 roku życia, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jestem, na czym mi zależy, w co chcę w życiu grać. Natomiast w tym momencie profesor Arnett stwierdził, że mamy do czynienia z czymś, co nazywa się emerging adulthood, czyli wyłaniającą się dorosłością. A ludzi przebywających w tym etapie wieku od 22 do 30 lat nazwał kidults. Jak Państwo widzą z angielskiego, jest to połączenie dziecka i dorosłego. Arnett każe nam przepisać podręczniki do psychologii, proszę Państwa, ponieważ my tej tożsamości szukamy mniej więcej do 30 któregoś roku życia. 60% moich badanych powiedziało, że po studiach chce się dokształcać, co to oznacza, że prawdopodobnie podejmą drugi lub trzeci fakultet po to, aby opiekować się rodziną, niekoniecznie. Biorą drugi lub trzeci fakultet i wracają do domu rodzicielskiego, więc ta wyprowadzka jest tak naprawdę w cudzysłowie na niby. Jeżeli nie wyjeżdżają na studia, podejmują inne wyzwania, na przykład wyjeżdżają do Indii, żeby zenować w jakimś klasztorze na urwanej skale, żeby dowiedzieć się, jaki jest sens życia albo jak należy żyć i tak dalej. Czy to jest tendencja zła? Nie. Tylko odpowiedzieć musimy sobie na pytanie, czy samorealizacja, która nas dzisiaj pożera, nie jest przedłużaniem życia w przymierzalni ról. Jeżeli wrócimy do związków, o których tutaj mówimy, to jeżeli mamy dom i nie ogrodzimy go płotem, to proszę Państwa, jeżeli ktoś chce wejść na teren Waszej tożsamości, do posesji i nie ma tam płotu, to my nie wiemy, czy my go chcemy wpuścić za furtkę, czy my go chcemy wpuścić pod próg, czy może chcemy go wpuścić wprost do domu. Jeżeli spotykają się dwie takie osobowości i żadna z nich nie ma swojego terytorium, to wtedy one się bardzo ścierają i ciężko o wypracowanie czegoś, co nazywamy w związkach po prostu kompromisem, czyli pracowanie w zwykłym związku. Tak naprawdę w tych związkach zawsze zostawiamy sobie z tyłu ewakuacyjne drzwi otwarte. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli coś się nie powiedzie, szybko czmychniemy. I niestety tak się często dzieje. Co się wtedy dzieje? Młodzi ludzie wracają do domu rodzicielskiego i ta wyprowadzka jest tak naprawdę wyprowadzką na niby znów. Proszę Państwa, na które obszary wpływa wyprowadzka? Prawie na wszystkie. Na biologię nie wpływa, bo ona dzieje się sama z siebie. Wypełnianie norm, już wiemy, o co z tym chodzi. W takim razie zadajmy sobie pytanie, gdzie jest problem z motywacją? Na szczęście w ankiecie profesora Zimbardo, w której uczestniczyli mężczyźni od 18 do 34 roku życia, a brało ich udział w ankiecie 15 000, 63% mężczyzn na problemy z motywacją wskazało, i tu zacytuję, sprzeczne wiadomości na temat męskiego wzorca postępowania, przekazywane przez media, rodzinę i rówieśników. Szanowni Państwo, przeciętny nastolatek spędzi przed komputerem 44 godziny tygodniowo w dzisiejszym świecie. To jest naprawdę niezły etat. Wiecie, ile czasu spędza przeciętnie na rozmowach z ojcem przeciętny chłopak? 30 minut tygodniowo. Pytanie jest proste. Co to dziecko wychowa? W Polsce nieobecnych ojców jest 1/5. Taka sama tendencja jest w Wielkiej Brytanii. Ilu ojców jest nieobecnych w Stanach Zjednoczonych? 50%. Jesteśmy lepsi od Stanów, ale proszę Państwa, musimy pamiętać o tym, że w tej klasyfikacji nie zostali ujęci ojcowie, którzy wyjeżdżają za granicę, bo pracują na rodzinę, a takich jest w Polsce mnóstwo, i nie zostali ujęci ci ojcowie, którzy są emocjonalnie niedostępni. Co to oznacza? Że tak naprawdę psychologicznie są nieżywi i trzeba byłoby ich zaliczyć do kategorii nieobecnego ojca. Dlaczego ten tata jest tak ważny? Proszę Państwa, relacja z ojcem jest relacją, która jest bardzo wyjątkowa. Relacja z matką jest niereplikowalna. Ona nosi dziecko pod sercem, ona je karmi, ona wyprzedza potrzeby emocjonalne, empatycznie dziecka, zanim ono coś powie. Ojciec tego nie ma. I to jest właśnie fantastyczne, bo zapominamy często i ojcowie zapominają często o tym, że są pierwszymi regulatorami społecznego życia dzieci, bo miłość ojca w pewnym sensie, jako miłość obecności, jest miłością warunkową. Dziecko musi spełnić pewne oczekiwania ojca, tak? W związku z tym na bazie tej relacji będzie konstruowało swoje kontakty ze światem zewnętrznym. To, na co musimy zwrócić uwagę, to przede wszystkim to, że dziś ci ojcowie będą stawali się mistrzami dla swoich dzieci. A jeżeli staną się mistrzami, jeżeli może inaczej, zacznijmy od tego, bo pierwszy slajd, że taty nie ma w domu. Jeżeli nie będzie tego taty w domu, popatrzcie Państwo na statystyki. 54% dzieci wychowanych przez jednego rodzica częściej otrzymuje diagnozy zaburzeń uwagi szczególnie. Dzieci żyjące tylko z matką są narażone na prawie 4-krotnie wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia problemów i emocjonalnych, i zaburzeń zachowania, i będą musiały korzystać z pomocy terapeutów. Kiedy tata natomiast jest w domu, proszę Państwa, dzieci są mniej zagrożone biedą, 5 razy mniej. U dzieci wychowanych przez oboje rodziców rzadziej pojawia się zaniedbanie i fizyczne, i emocjonalne, i edukacyjne. Zobaczcie, kiedy tata jest w domu, mówią badania amerykańskie, dzieciaki rzadziej powtarzają klasę, częściej uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych i zdobywają lepsze oceny. Czego nam brakuje dzisiaj? Tak naprawdę brakuje nam mistrzów, autorytetów i tych, którzy staną się mentorami młodego pokolenia. Brakuje nam mężczyzn, którzy będą się angażować w skautów, w harcerstwo, w drużyny sportowe, staną się trenerami sportowymi, żeby ćwiczyli nie tylko mięśnie społeczne, ale też mięśnie fizyczne przy okazji. Kolejną rzeczą, na którą musimy zwrócić uwagę, już przedostatnią, o której chcę powiedzieć, jest naciśnięcie klawisza Escape. O co z tym chodzi? Zobaczcie Państwo, ile tutaj mówiliśmy o graniu na komputerze. Jeżeli naciśniemy klawisz Escape i młodzi chłopcy wyjdą z gry, to w społeczeństwie nie ma takich samych reguł jak w grze. Jeżeli gramy 44 godziny tygodniowo, to staniemy się mistrzem jakiejś tam gry. Natomiast w społeczeństwie reguły już nie są takie proste. I tam nie jesteśmy już mistrzami. Co to powoduje? Tak naprawdę z tych 4 ścian naszego pokoju, chłopięcego pokoju, chłopcy nie chcą wychodzić. Każdy terapeuta powtórzy Państwu jedną rzecz. Strategia kompensacyjna, którą jest unikanie, da krótkotrwałe rezultaty pozytywne i długotrwałe rezultaty negatywne. Kto tego chłopca może z pokoju wyprowadzić? Tylko mistrz-mentor, na przykład ojciec. Ostatnią rzeczą, o której chcę powiedzieć, jest świat, w którym żyjemy. Proszę Państwa, 1/5 moich respondentów, dziewczyn, odpowiedziała, że ogląda pornografię. Ilu mężczyzn powiedziało, że ogląda pornografię? 54%. Zatem, kiedy Państwo wchodzą do kawiarni, może użyjmy takiej metafory, z 2 mężczyzn młodych, których Państwo widzą, 1 na pewno jest uzależniony od pornografii. I nie czarujmy się, pornografii nie ogląda się dlatego, żeby analizować egzystencjalne dialogi, tylko po to, żeby się masturbować. Przypomnijcie sobie Państwo reklamę Rajstop, którą ostatnio widzieliście. Rajstopy są produktem przeznaczonym dla kobiet, prawda? Natomiast kobieta, która jest na tej reklamie, wcale nie wygląda, jakby zachęcała kobiety do kupowania tego produktu. Ufryzowanie, sposób ułożenia jej ciała jest bardzo seksualny, hiperseksualny. Według badań profesora Dolińskiego o 60% wzrosła ilość reklam, która traktuje kobietę jako seksowny element dekoracyjny. A zatem mamy wylewkę betonową kobietę, dachówkę kobietę, gumiaki kobietę, sprzęt fotograficzny kobietę. Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne wydało wstrząsający raport o przyspieszonej seksualizacji dziewczyn w dzisiejszych czasach. Proszę Państwa, ja pracuję w środowisku edukacji, w szkole, oprócz gabinetu prywatnego. I tam, proszę Państwa, od wychowawców i pedagogów usłyszycie Państwo wiele opinii na temat wulgarności dziewczyn, która jest dzisiaj przerażająca. Dlaczego tak jest? Po jednych z zajęć, które prowadziłam dla gimnazjalistek o photoshopowym świecie, w którym one żyją, dwie dziewczyny podeszły do mnie i powiedziały, czy mogłaby Pani zrobić takie same zajęcia dla chłopaków? Zapytałam dlaczego. A one odpowiedziały, bo oni przejmują się tylko i wyłącznie wyglądem. Bo proszę Państwa, dziewczyny z internetu nie mają osobowości, którą można się zachwycać albo zainteresowań, o których warto pogadać. Natomiast nasze nastolatki, nasze córki, nasze kuzynki dostają jaki komunikat z mediów i ze świata, w którym żyją? Nie wyglądasz, nie jesteś obiektem seksualnym, nie istniejesz. To jest prosty przekaz. Pornografia jest rzeczą nie do okiełznania. Dlaczego? Z trzech przyczyn. Przede wszystkim pornografia jest anonimowa, pornografia jest łatwo dostępna na jedno kliknięcie i pornografia jest bezpłatna, proszę Państwa. Te trzy czynniki sprawiają, że naprawdę ten biznes jest biznesem praktycznie nie do okiełznania. 90% pornografii opiera się na przemocy wobec kobiet, na molestowaniu. Na dłuższą metę, co da oglądanie pornografii mężczyźnie, młodemu mężczyźnie? Bardzo wiele rzeczy, proszę Państwa. Z uzależnieniem w parze idzie przede wszystkim depresja. Z uzależnieniem od pornografii idzie w parze osamotnienie, zubożenie emocjonalne, tak naprawdę może też iść w parze po prostu samotność. Co robimy, oferując chłopcom taki świat? Ograbiamy ich z możliwości rozwoju ich naturalnej wyobraźni seksualnej, z naturalnego rozwoju seksualności. My im to po prostu zabieramy. A biznes, który kosztuje aż tyle, no cóż, znajdziemy wielu, którzy będą się chcieli angażować w walkę z tym biznesem, jeżeli on przynosi takie dochody. Kończąc, Szanowni Państwo, możemy mieć wrażenie, czytając różne opracowania na temat mężczyzn, że są oni testosteronowymi niewolnikami. Uważam, że absolutnie nic bardziej mylnego. Dlaczego? Ponieważ mam brata, ojca, dziadka, kuzynów i fenomenalnych przyjaciół. I proszę Państwa, wiem, że to są dzielni mężczyźni, którzy są w stanie angażować się w coś większego niż oni sami. Przede wszystkim oni potrafią być bezinteresowni. I chciałabym, żebyśmy wszyscy zwrócili uwagę przede wszystkim na to, co mężczyznom dała natura, a dała im przede wszystkim kreatywność, siłę i analityczny umysł, który jest fantastycznym generatorem rozwiązań i pomysłów. Chciałabym zatem prosić w imieniu młodych kobiet o to, żebyście panowie wchodzili w te nowe role bardzo odważnie, żebyście przyjmowali na siebie rolę odpowiedzialnych ojców, obecnych ojców, żebyście stawali się odpowiedzialnymi właśnie mężami. Chciałabym Was zachęcić do tego, żebyście stawali się aktywistami w życiu społecznym, żebyście byli trenerami i żebyście byli mistrzami i mentorami dla młodych chłopców, którzy pomogą im nacisnąć klawisz escape i wyjść z gry. A w tym przygniecionym pornografią świecie, w tym świecie pornograficznego obrazka i medialnie przyciśniętego tą pornografią dyskursu, chciałabym bardzo Was prosić, młodzi mężczyźni, żebyście stanęli do walki w obronie wizerunku kobiety. Bo dzisiaj jesteście nam potrzebni bardziej niż kiedykolwiek. Dziękuję.